Aż się cofnęłam po kamerę, zobaczcie co się dzieje. Jak sypie, ale jaja fajnie. W 14 dniu normalnie czarna Magda Gessler. Mamy śnieg, w pierwszym dniu był i teraz w 14, ale zimno. Matko święta godzina, nie wytrzymam. Tak się zastanawiam, dlaczego ten łosoś wygląda w kamerze, jakby był ciemny, a on taki nie jest. I tu? O, nie wiem. Uwierzycie, że ja w tym roku jeszcze nie jadłam? Dawid właśnie wrócił i kupił parę margarynek. Także na pewno skosztuje. Może być słychać w tle zmywarkę, bo jest właśnie tutaj pod nami. Dajcie znać, czy też robicie roladę tą ze szpinakiem, ja uwielbiam wersję z chrzanem. Link w informacji pod filmem, tam sobie zerknijcie, jak to zrobić. Ja kocham i uwielbiam, uwielbiam. Jak tam? Śpisz? To jak zwykle. Nuny wywalone, duża nuna leży. Oho, oho, czemu ty mnie dotykasz? O matko, czemu ty mnie dotykasz, nie? Tak jak ten, w tej bajce. Pingwiny z Madagaskaru, nie tykaj mej stopy. To ty jesteś to samo. Ale wiesz, my się musimy na chama trochę poprzytulać. No dobra już, o ludzie, nietykalne jajo. Powiem tak, żebym ja w domu założyła w ogóle jakiekolwiek skarpety i do tego jeszcze ciepłe, to musi być cud nad Wisłą. Także nie wiem, o czym to świadczy, czy mnie coś przypadkiem nie rozkłada, bo uwierzcie mi, że to jest naprawdę niespotykane zjawisko. Wiecie co? Chciałabym na chwilę gdzieś ustawić kamerę, ale nie mam gdzie. Nie no, tak to nie będziemy na siebie patrzeć. Wiecie co? Walczę z ozdobami świątecznymi i właśnie wyciągnęłam ten mój piękny wianek, który w tamtym roku z moją siostrą, on był srebrny i przepsikałyśmy go na złoto i to coś, co tutaj ma to zielone, to też mu przykleiłyśmy na klej. Później słuchajcie, z tamtego roku kto zgadł? Pisać w komentarzu, a ja mówię, Zika! Tutaj słuchajcie, przepiękny ciastek. Cudowny, fantastyczny, złoty. Zgadywać? Ktoś pamięta z tamtego roku? It's home and you. I ta-da! To ucho pęknięte. Ktoś też pamięta z tamtego roku? Solniczka i pieprzniczka. Jakie piękne, tłuściuchne noski. Cudowniutkie, ładniutkie. Tyryryry, tyryryry. It's home and you. Dobra, ja tu w ogóle jeszcze szaleję z ozdobami i to jeszcze raz tyle, nie? Znaczy ja wybieram z lampek i mam jeszcze raz tyle i generalnie się szykuję, jakby moja choinka miała mieć 20 metrów. Albo jakbym miała udekorować pół wsi. No i tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Ale tam jeszcze mam inne rzeczy pochowane w ogóle. To też nie pamiętam, z czego to było w tamtym. Dużo jest z tamtego roku rzeczy. Bardzo dużo rzeczy kupiłam w tamtym roku. Tu takie fajne klamereczki, aniołeczki. Tu taki złoty aniołeczek. Tu gruby, czerwony aniołeczek. Ozdóbki takie, chyba też z Home & You, z tego co pamiętam. Tu nawet jakieś serwetki, słuchajcie, jakieś bombki. Ale bombki to będą te, co kupiłam na początku Vlogmas. Wstążeczki złote awaryjnie, tu czerwone, gdzieś mam jeszcze jeden zestaw czerwonych, no i ciastka by trzeba było gdzieś zawiesić i ten koszyczek też z tamtego roku chyba albo 2 lata temu już, też z Home & You. Ja uwielbiam ten sklep, uwielbiam. A tu aniołeczki, które moja siostra w tamtym roku zrobiła na szydełku chyba, tak?
Brawo ja. Prałam je i takie są trochę sfilcowane, ale je naprostujemy, także kokolino pachną pięknie. Milano mówi, żeby ubierać, a ja mówię, że nie. No. Taki bohater, o, taki bohater, tak? Ubieramy? Nie. To jest, no oczywiście, u nas do rozłożenia, nie? Ta chuda wywłoka, sztuczna. I stwierdziłam, że w tym roku jej nie ubieram, w tamtym roku była ubrana i lada dzień będzie żywa choinka, więc wytrwamy. Jest tak żenująco ciemno, że po prostu to przechodzi ludzkie pojęcie. Teraz, w tym oto momencie, słuchajcie, zróbmy sobie taką akcję. Macie, dowiadujecie się, tu, teraz, z automatu, że macie nieograniczony czas i nieograniczony budżet na to, aby pojechać na wasze wymarzone wakacje, żeby zobaczyć wasze wymarzone miejsce na ziemi. Odpowiadacie szybko, co to jest? Ja, bez zastanowienia, słuchajcie, od lat, Australia. Po prostu. Tyle w temacie. A wy? Chętnie poczytam. Nie zobaczyliście mnie. Ale było widać, że mamy spodenki od piżamy i sweter od góry. Zaraz w ogóle jeszcze o tym powiem. Chodzi mi o to, że w tej chwili chcę coś tu rzucić sobie na lustro. Może jakąś lampeczkę. Girlanda by się przydała, ale nie mam girlandy, a ładnie by to wyglądało. Więc może jakąś lampeczkę chociaż rzucimy. Najgorsze, co może być, cholera jasna, no te brudasy trzeba umyć. Nie lubię, wiecie, nie lubię, no bardzo nie lubię, oj. Okej, lecimy, jak to się mówi, ale nie, no poczekajcie. Hi! Okej, słuchajcie, siedzimy w bardzo nietypowym miejscu, jak widzieliście przed chwilą, no Milano. On tu leżakuje i girki rozczopiża, o, wariat. A ja sobie sprzątam w koszyczkach i wzięłam kamerę po to, aby poruszyć pewien temat, bo znowu zapomnę i mi wyleci, jak sprzątnę tutaj to wszystko, to mogę zapomnieć. Magda Gessler się już kończy, a ja powiem wam szczerze, że pączek, coś, w ogóle dziwne rzeczy tu są, ale to może nie teraz. I teraz tak. Często mnie pytacie, dlaczego ja w domu chodzę często na krótki rękaw albo w bluzce na ramionczkach, nawet gdy jest zima, prawda? I teraz tak, no muszą być dwa warianty. Albo mam chłodno w domu i lubię chłód, albo jest tak ciepło w domu, że po prostu się rozbieram i chodzę w bluzce rozgogolonej, tak? I teraz nie. Nienawidzę ciepła, nienawidzę skwaru, Boże, jakbym miała usnąć w temperaturze, nie wiem, jak bardzo ciepłej, to bym chyba po prostu, nie wiem, nawet nago bym nie usnęła, nie usnę nago, wiecie? Wiem, dziwne, dla niektórych może też normalne, nie usnę nago. No to tak już wplotłam taką małą ciekawostkę. I teraz tak, my w domu utrzymujemy temperaturę 19-21 stopni, czyli 21 jest taka optymalna, a my tak trzymamy 19-20 i tak skaczemy między tymi trzema stopniami. I są tacy, którzy w takiej temperaturze oczywiście mogą chodzić w swetrze. Nie, ja po prostu w tym swetrze, w tym oto momencie, jeszcze tutaj w łazience, to się po prostu gotuje. A dlaczego go założyłam? Po to, żeby jakoś wyglądać w tej kamerze. Ale teraz znowu jest kwestia druga. To po co czasami się ubierasz, skoro i tak pokazujesz papę bez makijażu? No i tak wiecie, koło się zamyka i tak nigdy nie ma na nie konkretnej odpowiedzi. Więc powiem szczerze, że po prostu lubię chłód, uwielbiam chłód i gdy wchodzę do kogoś do domu, kto ma inną temperaturę, to uwierzcie mi, że ja po prostu płonę od razu z automatu. A usnąć w takiej temperaturze to naprawdę koniec świata. Więc mimo, że jestem zmarzluch, to do życia lubię taką chłodną temperaturę w domu. No bo dla niektórych, uwierzcie mi, że 20 stopni to już jest chłodno. Więc zanim dokończę sprzątać, idę to zdjąć, bo naprawdę ja już autentycznie nie mogę. I po co to było ubierać do tego filmu na 5 minut? Zaraz będę musiała wziąć prysznic, a nie. Milano, ja już skończyłam sprzątać. Możemy wyjść. Czy tu zostajesz? Z tym brzuchem swoim? Nogi na futrynie? Ja nie wytrzymam. Tam masz mopa, możesz troszeczkę podłogę przelecieć. Polecacie coś na Netflixie? Bo tak się zastanawiam właśnie. Co by tu obejrzeć?
O, wylogowało mnie? Czemu mnie wylogowało? O, kurza melodia, no. O, ktoś ze mną siedzi. Nie pytam o nic. Może zagada sam. Dobra, szczerze mówiąc, no niestety, przykro mi bardzo, ale musimy kończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że nadal było optymistycznie i fantastycznie, no ale krótko, niestety, przykro mi bardzo. Postaram się w weekend nakręcić dla Was dłuższe vlogi, a będzie się działo. Dawid będzie znowu gotował potrawę świąteczną, taką, którą się gotuje 3 dni. Czy ktoś ma jakieś pomysły na to? A ja będę robiła jutro w piątek farsz na pierogi, vlogi są cały czas na bieżąco, dzisiaj czwartek, wy macie piątek, więc ja jutro robię farsz na pierogi i w weekend walę pierogi i będę je mrozić. Więc to by było na tyle, dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro. Pa! No i tak to mniej więcej wygląda, jeszcze mam 3 zestawy, ale... Ja nawet ich nie wyciągam, bo to nie ma sensu. A te to się wściekły. Czekajcie, ja się tu gdzieś reguluję. Jak ja nie lubię takich walących po oczach. One jakby się wściekły normalnie. Tu jedne widzę, jeszcze baterie mają niewłożone. No ale no. Takie uroki świąt. Te nie, bo nie mają baterii włożonych. No to włożę, dobrze, już włożę. Proszę bardzo, jak mi pomożesz, to szybciej skończę, bo ja to wiesz, że mam dylematy. No, też mi się podobają, wiesz, gusta chyba mamy rzeczywiście podobne, co? Jak najbardziej, tak. No, no to mówisz, że mogą zostać. A tu? Któreś? Czy nie? Nie? A te? Walące po oczach? Kolorowe gwiazdeczki? Do jutra, hej!